Zdrastwujcie, rybiata. Nie wiem jak u Was na winnicach, ale u mnie na niektórych odmianach strasznie zaczął panoszyć się mączniak. Mączniak rzekomy. Na którego tak naprawdę jakiegoś oprysku, który miałby rozsądny okres karencji w tym momencie, jest początek sierpnia, chyba nie ma. No Ridomil wiadomo. Wymyśliłem, że użyję po raz pierwszy cieczy bordowskiej. Masę winiarzy korzysta z tego. O, jaki piękny. Na pasierbie teraz się odkryły kwiatki. Pasierb nie został usunięty i będzie chciał kwitnąć jeszcze. Masa winiarzy korzysta z tego cudu techniki. Gdzieś tu mam opis. Ciecz burgundzka i ciecz bordowska. Ciecz bordowska jest bardziej rozpowszechniona, natomiast w związku z tym, że używa się w niej wapna i siarczanu miedzi, to lubi zapchać opryskiwacz. A ja znalazłem, że jest lepsza ciecz. Nazywa się cieczą burgundzką i zamiast wapna używa się sody. No i siarczanu miedzi. Jak widać, robić taki błękitny nalocik. Dokładnie tak samo jak z cieczą bordowską. Mam nadzieję, że utłukę tego mączniaka. Jak widać, tu jest festive odmiana, a obok, kurczę, nawet nie pamiętam co to jest. Mam pospisywane wszystko, ale nie za bardzo jest ruszona. Jakieś lekkie plamki. Schuyler to już w ogóle. Rośnie i w ogóle nic mu nie przeszkadza. Także wybrałem sobie dzień pochmurny, kropi od czasu do czasu. Więc nawet jeżeli coś spaździerzyłem, to mam nadzieję, że nie poparzę zbytnio roślin. Za dwa dni, jeżeli nic się nie zmieni, to będę zabieg powtarzał. Wymyśliłem, że nie będę ogławiał winorośli, tylko puszczam je sobie aż tam daleko, żeby mieć więcej sztobrów w tym roku. No a to, że się mnóstwo oczek poprzemrażało, no tutaj nie dotarło. Mnóstwo oczek poprzemarzało i w ogóle rośliny dostały przez te przymrozki w dupę. To bardziej chcę położyć nacisk na to, żeby krzewy się poodbudowywały, żeby im było lżej w przyszłym sezonie. No i będzie mniej owoców w tym przez to. No i w zasadzie tam pod altaną za mną mączniaka nie ma w ogóle. Na żadnym liściu, na żadnej z odmian mączniak się nie pojawił. Pojawił się tutaj na gołuboku. I na festiwie w zasadzie. I tak tłucze. A na górze jest masa sejwala blanka i tam praktycznie mączniak nie występuje. Tu jest sporo młodych roślin. Na nich praktycznie w ogóle nie ma śladu. To już są trzylatki. Wszystko zdrowe. Ale prawdopodobnie tutaj też opryskam sobie, jeżeli się okaże, że nic się nie stało złego. O, przepraszam, tutaj coś jest. To chyba Dornfelder jest. A ponoć mączniak rzekomy Dornfeldera tłucze okrutnie. A tutaj tylko takie małe ogniska. No i tu są już świeżaki. Tam jest Riton. Taka niezbyt popularna odmiana. No i tenże Riton właśnie, widzę, na nim też są jakieś ślady. Także kto wie, może jeszcze spotkamy się razem w polu przy oprysku cieczą bordowską albo cieczą burgundzką. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.